Cześć, witajcie w tej nowej jak gdyby serii, którą zapowiadałem, w sensie pytałem się was, czy chcielibyście zobaczyć coś innego niż Counter-Strike'a. Jednym z głosów, który mi się podoba, było Call of Duty Modern Warfare, także popykajmy sobie. No nie wiem, nagram jeden odcinek, jak wam się spodoba, piszcie, zostawiajcie łapki w górę, wtedy ocenię, czy po prostu chcecie takie coś, zamiast na przykład, nie wiem, co dwa tygodnie zamiast CS-a czy coś. Oczywiście jest duża szansa, żeby jakąś ekipę tu ogarnąć, także no także może się od czasu do czasu też będą pojawiały mecze na przykład nie z Hogatem, czy to z Flotarem, czy jeszcze z kimś innym, kto akurat będzie chciał grać w Modern Warfare, tak jest. Także to jest oczywiście powrót do klasyki, no bo jak już możecie wiedzieć, to Modern Warfare ma jakieś chyba nawet 10 lat być może. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie pamiętam teraz, ale możecie zauważyć ten jad, jaki płynie w komentarzach po lewo, znaczy nie chodzi mi o komentarze, tylko w czacie po lewo. Oczywiście to zwiastuje, że gram na polskim serwerze. Co mnie zdziwiło, to, że jeszcze po prostu serwery są... są, no właśnie, to, że serwery jeszcze są, bo gra już jest stara, nawet Punkbuster już jej nie... O kurczę, Punkbuster nawet już jej nie wspiera. No fakt, nie to zmieniłem. Także naprawdę, że serwery się jeszcze trzymają, to jest... To po prostu świadczy o grze, prawda? Że jest z siebie warta. Oczywiście cholera. No tu ciężko jest, jak widać, jest kilka osób, mogę zobaczyć, jak nie zabił, bo jestem ciekawy, gdzie się chujec skampił. Oczywiście Modern Warfare jest tak jakby klasyką, prawda? Przez długi czas stwierdziłem, że... Modern Warfare 1 było bardziej lepsze od dwójki, lepsze od dwójki, ale tak szczerze powiedziawszy, po graniu to naprawdę sam gameplay jest trochę nudniejszy, aczkolwiek mapy, które tu są, naprawdę są zarąbiste, także gdyby połączyć, że tak powiem, grywalność i w ogóle swobodę tam, jaka była w MW2 na multi, z mapami z MW1, to o kur... no to pozdro. To naprawdę byłaby bardzo dobra gra. Jak wiecie, nie wiem, wiecie, nie wiecie, w sumie trójka, przynajmniej moim zdaniem, jest taka trochę, no dziwnie się w to gra. Nie masz takiego fanu, co w dwójce. No i po prostu jakoś tak, no mam, ale nie gram, bo nie lubię po prostu, jakoś tak, no mówię, jest śmiesznie, ale nie tak śmiesznie w sensie, że zabawię na korzyść, tylko bardziej na niekorzyść śmiesznie. No, dlatego też, jako że MW2 zbytnio nie mam, a MW1 mam, to postanowiłem ponagrywać, prawda? No i co, dobra, skupmy się teraz na rozgrywce. Teraz wam z góry powiem, że moim, jak już tak powiem, ulubionym typem broń jest broń amerykańska. Już widzicie, się wbijam na czubek tabeli. No i moją specjalnością, że tak powiem, jest broń amerykańska, gdyż o wiele lepiej mi się tym strzela niż, kurde, na przykład AK, który ma rozrzut jak cholera w tym kodzie. W MW2 już został lepiej AK wykonany, w sensie feeling strzelania z tej broni. Także tam już się lepiej strzela. No tym bardziej, że tu akacz jest dostępny od w zasadzie początku, a w MW2 jest on tylko po osiągnięciu ostatniego poziomu, który, jak wiecie, no trochę trzeba pograć, prawda? A tym bardziej, że ja zazwyczaj po osiągnięciu ostatniego poziomu w MW2 no przechodziłem na Prestige Mod, tak? Także praktycznie nie zdążyłem sobie pograć na multi, kurde, akaczem. Mógłbym w sumie olać ten prestiże, ale one dawały fajne tam nieraz rzeczy. Boże, no to mój, zajebiście kolej, że nie wystraszyłeś. Tak. No, także teraz mapa Overgrown, dosyć niekoniecznie tak bardzo lubiona przeze mnie. Airstrike, brawo, mogę jakieś Airstrike'a, zajebiście. I od przodu w zasadzie mnie, kurde, znalazł. Powiem wam, że pograłem chwilkę sobie w MW. I początek był dla mnie strasznie trudny. O ile kiedyś potrafiłem wymiatać, kurde, w MW2, jeszcze za czasach Alter i Wunetu, może wskrzesili ten projekt, może nie, to naprawdę, no nie było na mnie mocnych, nie chwaląc się, ale kurde, po długim okresie nie grania, poprzez grania w różne Battlefieldy, czy też, kurde, Survarium i inne tego, jakieś tam strzelanki, to skill mi tak opadł, że naprawdę... Pierwsze moje rozgrywki to co chwilę nie zabijali. Na szczęście ogarnąłem się już i mniej więcej coś tam zabijam, co zresztą widać po tabeli wyników i w sumie jest się z czego cieszyć. I co ciekawym jest, nie wiem jak to było, nie pamiętam jak to było kiedyś, bo to, no, mówię,
dawno temu to wyszło i tak dalej, i dawno temu w to grałem, ale... no i zgubiłem wątek. Aha, już wiem. No i kurde, no serwery były chyba po max 32 graczy, a tu możemy już spotkać serwery, co mają nawet 50 slotów, także naprawdę na tych małych mapach to trochę jest za dużo. A to jest dobre do oczywiście nabijania sobie statystyk na broni. Jak widzicie, tu już trochę jest za dużo, to jest po prostu lata Nina i strzela Nina, kurde, wiecie, zero taktyki. No w sumie kiedy to w kodzie była taktyka, prawda? Tu się chodziło i napierdzielało. No ale jednak szkoda, że właśnie nie ma takiego, no nie wiem, planowania czy skradania się, bo tu ciągle nawet jak się skradasz, to może coś zapierdzielony. Także no to no w sumie nie opłaca się na dłuższą metę, bo co z tego jak się skradasz 500 godzin, jak kurde zaraz się zapierdolą i elo moto. No to proszę, tu właśnie w tym kodzie jest tak coś tak, takiego pięknego, że można sobie ładnie wyskakiwać z zawinkla i kurde, no bez straty na napędzie i zrobić kurde z im z dupy jesień średniowiecza. Nawet nie wiem, czy to wtedy nie jesteśmy czasem szybsi. Dobra, teraz sobie wezmę MP5, bo pamiętam, że to i tłumik to się kiedyś zajebiście z tym latało. Teraz w sumie, ale to ma rozrzut, nie wiem czemu kiedyś to lubiłem. także, okej, widzicie, tam koleś miał ACOGA. Ogólnie, oh fuck. Ogólnie MW2 miał więcej opcji modyfikacji broni i perków i tak dalej. Tu niestety, tu nawet killstrike'i są, że tak powiem, z góry ustawione. Nie wiem, czy graliście, czy nie graliście, czy może nie pamiętacie. Nie, ale po prostu jest coś takiego, że za 3 kile mamy z góry ustawione, że UAV wzywamy za bodajże 5 czy 6, chyba 5. My wzywamy, kurde, nalot, za 7 możemy sobie wezwać helikopterek, który w sumie jest OP, bo trudno się wydostać. Chociaż w dwójce chyba był bardziej opecki niż w jedynce. Dobra, i słyszeliśmy właśnie komunikat, że wróg skan zapuścił i widzi teraz moją pozycję, także nie ma sensu się skradać. No i kolejne UAV, też mogę walnąć UAV? Jest! Halo! Nie wiem, chyba muszę czekać. Bez kitu, ja przecież mam nalot, to mogę go wykorzystać. Tylko szkoda, że nie widzę, cholera. No dalej, halo. Mogę wykorzystać ten nalot? Jest nalocik, dobra. Walnę sobie tam. Oj, dzień dobry panu. No wstań w końcu, zabiję kogoś z nalotu. Oto mój. Dwóch, i proszę bardzo, co mam? A, radar, dobra. Myślałem, że helikopterek. A tam helikopterek... Cholera, gdzie był frajer? Nie widziałem gościa. Dobra, weźmy sobie moją M16, która strzela seriami po 3 naboje i jest w sumie w miarę celna, czyli ma mały rozrzut. Dlatego dobra do takiego, na taki średnio daleki zasięg. O Boże. Lil! Okej, okay. Nie ogarnąłem, że stałem właśnie koło wroga i razem z nim strzelałem do swojego. No pięknie. I czekajcie, bo chyba tutaj mam... Chyba tutaj mam rakietnicę, tak? Także czekajcie. Oj! Oj! Chuj! Dobra, może mogą mnie w sumie za to zbanować, ale... No tu niestety jest taka dosyć restrykcyjna... A sobie... Ach, cholera, chcę sobie tak strzelić dla jaj. No tu oczywiście właśnie, jeszcze tak wracając do systemu prestiżu, tutaj nie ma takiego czegoś jak system prestiżu, także dobijemy maksymalny poziom. I nie mamy co liczyć na to, że coś dalej będzie. Po prostu możemy sobie upgrade'ować, nie wiem, bronie, które mamy. Ale piękna wania. Nawet nie widziałem jak, ale... bronie, które mamy, możemy sobie oczywiście upgrade'ować i... zdobywać skiny do nich, a to jest dosyć proste, ponieważ... Znaczy proste, no może nie jest banalnie do wykonania, ale no... No jest coś takiego, że wiecie, mamy broń i tak, mamy na przykład zdobyć 25 kili i dzięki temu odblokowujemy celowniczek do niej. Oczywiście wszystkie upgrade'y są... Ale bania! Oczywiście wszystkie upgrade'y są, kurde... też z góry ustalone. Dlatego za tam pierwszy poziom tego dostajemy ten celownik przeziernikowy, z którym właśnie gram. Za chyba 50 dostajemy tłumik. Kurwa, nie mogę trafić. A za 75 czy tam 100 dostajemy ACOGA, który w sumie... No ja nie lubię grać z ACOGiem na koda, bo... Po prostu za bardzo się buja ekran. O, fuck, na jaki snajper się kampi, Karolek. No i ja dlatego lubię bardzo grać z taką kombinacją i w tej broni chyba nie można.
ale właśnie są takie złote skiny, które właśnie skiny, jak się odblokowuje skiny, to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ skin odblokowywuje się wykonując strzały w głowę, tak? Także chcemy sobie. O, proszę bardzo, i już mogę pewnie. Pewnie mam jakiegoś skina już blokowanego. Kolejnego? Znaczy nie, no to nie ma, że cukowo, nie? To tak, jest taki sam licznik, że co 25 zabójstw jest nowy skin, ale do niektórych są skiny złote. Okej, okay, mamy UAV, rzucam granat, bo tam widzę, że są strzały. Yeah, zabiję kogoś. Okej, okay, typek już raczej nie wstanie. Proszę bardzo, airstrike. Czekajcie sobie, siupnę tutaj. Not available. Tak, to jest tyle ludzi. Nawet na swoją pozycję zrobię, bo kurde, tu mogą mnie ładnie zajść. A tego bym raczej nie chciał, prawda? Kurde, i teraz tu nagle moich wyjebało, no zajebiście. Pytanie, tam są jacyś nie moi, nie ma żadnych nie moich. Ale, o nie, tu też mój. Ja bym potrzebował, zaraz będę miał helikopter, jak kurde, dobrze to rozegram. I nie zginę, przy okazji zabijając. To mam szansę na helikopter. A helikopter jest, jak już mówiłem, w miarę OP bronią. Okej, poczekaj, trochę się przykampimy. Bo wiadomo, przecież kampienie to nie jest grzech. Chyba. Chociaż nie, w tego typu rozrywkach jest grzechem. Ale na przykład Battlefield to głównie. Ojej! To głównie na kampieniu polega, że tak powiem. I zjebałem, a mogłem mieć ten. No, cholera. A czaił się też, widzicie? Wszyscy tu niby nie kampią, a jednak każdy kampi, także to jest. Okej. I to by było na tyle. A więc to jest taka hipokryzja na wszystkich. Na przykład koleś, kurde, siedzi w krzakach, kampi, drugi na niego też skampiony go zabije. Ja jebany camper! Bo po prostu tak jest w naszym polskim rodowodzie zapisane, że jesteśmy tak, no źli po prostu, no hipokryci, o. Tak można powiedzieć, kurde. Ale przecież teraz nie mieliśmy jakichś, kurde, ideologicznych rzeczy gadać, tylko napierdalać, z kim ja jestem. Ruskiem, to trzeba napierdać SAS, a SAS to jest Brytole, no trzeba napierdalać Brytoli, kurde. Tam nic nie widzę, o jest! Dobra, zabiję mozika. No nie, ale nadal jestem pierwszy, to nie wiem naprawdę co to za poziom ludzie sobą prezentują, skoro mimo tego, że ja jestem taki namer, jestem pierwszy, hehe. Dobra, rzućmy tam granat. Może coś ciekawego z tego wyniknie. O proszę, tam jest jakiś ziomek i bania poszła. Wychodzą, kurde, jak... A narzekają na sztuczną inteligencję, kurde, AI chciałem powiedzieć, ale... O Jezus, to jest skill, widzicie? Ludzie do mnie chodzą, nie mogą zabić. Dobra, sobie tu skampię, ale oni nie mogą zobaczyć. No i co to było? A z tyłu, no z tyłu, to się nie dziwię. Nie, tu kampił. No, że też go nie widziałem, kurde, nie patrzyłem się. Ach, i to jest... O fuck, dobra, tu ja nie idę. Proszę bardzo, tu praktycznie przed nosem wybuchają bomby, ale nic mi się nie dzieje. Realizm. No jest zjebany, kurde, ten... helikopter. Pozdro. A czekajcie, tam jest snajper. To go można spokojnie gdzieś ogłuszyć. Ole mnie frajerek, kurde, oszukał. Dobra, tu się kampi, ja wiem, gdzie się kampisz, szmato. No i tam wyskoczy jakiś pedał. Jeszcze tam jesteś? No to jest właśnie takie trochę oszukiwanko, ale tam jebać. Bo on po to się chowa. Jezu, nie z tej strony mnie wyjebało. Super. Dobra, masz granatem. Jee, już go nie ma, no zajebiście. Chciałem być romantycznym i nie wyszło. Wskoczę sobie tutaj. I tu nic nie ma, halo. Tu gdzieś był ziomek, tam są, kurde, nie mogę ich zabić, Boże, coś nie do ciebie! Jest, kurde, taka, o Boże, taka kampa to powinno, no i nie lubię, jak mi się trzęsie ekran, bo wtedy nie mogę nikogo trafić praktycznie. Jest głupie. It's bad. No, a widziałem gościa, nie wiedziałem, czy to jest pierdolony krzak, czy kurde, na koleś, ach, ten zasrany, kurde, kontrast. Dobra, spieniam broń. Koleś jest tam. No i potrzebuję ułamka sekundy, żeby zjarzyć się czy... No i... Zajebiste są te respy, kurde. G, on ma G3A, on to jest zajebista broń. Ostatnio miałem takiego respa, że kurde, zabił mnie na lot. Nie zrespiło, tak?
zabił mnie drugi raz ten sam nalot, więc... więc naprawdę epicko. Dobra, typek padł. No i tam był, Boże, muszę chyba zmienić broń, bo coś mi to nie idzie. N4 sobie podblokuję trochę, a co? Ile mam? 37 kili nadal na pierwszym miejscu. No, dziwne rzeczy, naprawdę. O! Dobra. Kurde, nie wiem czemu, ale sobie wyrobiłem już przez ten cały czas grania, kurde. O Boże, jak ciemno, jak jasno. Przez cały ten mój tok grania w ogóle we wszystkie strzelanki wyrobiłem sobie taką rzecz, że po prostu już wiem, gdzie celować, żeby... Gdzie jest to po prostu taki, ten, że tak powiem, niewidzialny celownik, prawda? No, widzę mniej więcej środek monitora i już jestem w stanie wystrzelać. To jest bardzo przydatne, właśnie jak się gra bez celownika i... Cholera. No i tam jakiś pierdolny kampus. Tu już nic nie ma, dobra. Już dzięki temu mogę spokojnie na przykład właśnie wiedzieć, jak strzelać w biegu, w którą stronę, bo zazwyczaj jak kiedyś grałem to... No chodź, chodź, chodź! I tam się pierdoła kampi. No dobra, ja wiem, gdzie mieszkasz. Chuju. Zresztą mnie? Gdzie ja jestem w ogóle? O Jezus, z drugiej strony teraz... No pozdro. A chciałem tu coś romantycznego zrobić z tamtym gościem, niestety mi nie wyszło. Jeje, tam biegnie typek. Dobra. Tak się wykańcza ziomków. O, żaden się nie spodziewał. Żaden. Enemy UAV. Tu będzie. Nic nie ma. O, kurczę! Ale tego tu się nie spodziewałem. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. No i zajebacy granat. W ogóle resp tam, gdzie za chwilę bym rozpierdolą. Okej! Okay. Runda się skończyła, przegraliśmy. O, awansowana sierżanta. Sierżanta. Sierżant drugi, Future, znaczy Feature, a nie wiem jak to. Okej, okay, Levit, jedna rundka starczy i pokażę wam jeszcze moje, nie wiem, odblokowania. Muszę w ogóle zobaczyć, o, tu sobie blokowałem ładny ten, ale to niepotrzebne. Czekajcie, Rank and Challenges, proszę bardzo, Assault Rifles. Tutaj nam brakuje. O, tu 150 nawet, oparcie, trzecia faza, no to idzie jakoś tak trochę więcej. Get 25 kills. Okej, okay, no to jeszcze trochę im brakuje. A tu headshotów ile? Expert. Jeszcze 6 headshotów i mam kamuflaż digital. Całkiem fajny chyba kamuflaż, z tego co pamiętam. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się, hej.